Hej, witam Was. Jesteśmy w Parku Linowym Akademia Przygoda. I teraz będziemy testować fioletowy maluch. Ja nazwałem tak sobie tą trasę, bo jest tutaj najmniejsza. Jest to jedna z nowych tras. Cztery nowe od wczoraj w sumie udostępnione. Cztery nowe trasy. W sumie w parku mamy 10 tras. Jesteśmy w Morawicach, więc wiecie, gdzie szukać tych parków. Ta trasa jest już udostępniona, ale jeszcze nie jest do końca całkowicie zrobiona. Teraz mamy tutaj kłodę, kładkę mieliśmy, tutaj znowu kładka, ale tutaj będą dodatkowe przeszkody. Nie wiem, mogłoby być to jakieś balony, nie wiem, bokser czy coś takiego. Tutaj od pierwszego chcieli, żeby już puścić po prostu. Bilety mamy, 20 zł kosztuje bilet. I mamy godzinę na zabawę, więc chcieli puścić wszystko, wszystkie trasy udostępnić, 10. Więc ta trasa jeszcze nie jest dokończona, ale już za niedługo tutaj jeszcze powstanie sporo fajnych przeszkód. Tutaj mieliśmy kładkę, tu może być coś innego, zobaczymy jeszcze. Teraz będziemy mieć okna, więc zaliczamy okna. Warto tu się wybrać, jest naprawdę sporo tras. Cena jest naprawdę tania, zabawy jest sporo. Nie radzisz sobie, spokojnie dwie trasy w godzinę się wyrobisz. Jesteś szybki, chcesz zaliczać, masz do wyboru choćby labirynt, możesz ganiać, którą chcesz. Tutaj mamy X-y. Mamy dwie trasy tyrolkowe. Jest 6 tras z zeszłego roku. Park jest tak naprawdę od zeszłego roku. Jest nowym parkiem. I tu się dzieje cały czas coś nowego. Coś nowego. Naprawdę godne podziwu. Zapraszam Was tutaj. A przed nami jeszcze ruchoma kładka. To mi się podoba. Łowuje się w każdą stronę. Trzeba uważać, gdzie stajemy. I tak naprawdę mamy już koniec tej trasy. Jeszcze tylko schodki. Ruchome. Więc uważajcie, a ja Was zapraszam do tego parku. Hej.